Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Stanowisko numer 2. Zarzucisz 5 minut i takie skubanko jest 570 FD. Brać. Zobaczcie, gofry się robią. A co to jest za dźwięk? Podwójna piramidka, Grzegorz Szukonek je robi. Witam wszystkich serdecznie na kolejnych naszych zawodach z cyklu Noc Duetów. Puchar Ziemi Puckiej. Fajnie, że duża frekwencja, trochę pogoda słaba, ale myślę, że jakoś tam sobie damy radę z tym. Bywało gorzej. No co, powodzenia wszystkim i do boju. To są szczęściarze, którzy wylosowali stanowisko numer 3, nie? 4. To szczęściarze, tak. To się okaże, czy szczęściarze. No i jeszcze mamy państwa talarowskich, którzy mają stanowisko numer 0. Dorota? 0, nie? 0. Jakoś tak, 0. A ja bardzo serdecznie z tego miejsca chcę podziękować drużynie Pomuchel 2, która się z nami, z Filipem, zamieniła na stanowiska. My im daliśmy 22, oni nam dali 2. Ponieważ Filip spróbuje ugotować zupę rybną na plaży. No i żeby to zrobić, to trzeba zawieźć ten cały sprzęt, łącznie z garnkami. Jest tego sporo, tam zobaczcie, jeszcze sporo. Myślę, że na 3 razy będziemy chodzić, także dzięki, chłopaki z Pomuchla. Jesteście wielcy. No a Filip, zobaczymy, czy w tym wietrze da radę coś upitrasić. Połowa rzeczy jest przygotowana, także idziemy na tą plażę. Pojedziemy. Filip, i co? Ua! To gdzie teraz? Ja pierniczę, to dużo nie połowimy dziś. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Stanowisko numer 2. Filip, nie! Chyba tam! Słuchajcie, zgubiłem kamerkę GoPro. Filip poszedł szukać, nie znalazł, ja poleciałem. No i się okazało, że w Czesowicach znalazł. Ale by była jazda, byśmy nie mieli nagrania z dzisiejszego dnia. Dzisiaj, kurczę, ważny dzień, nie? Filip będzie łowił i gotował. Nie pogadasz. Dobra, wstępnie, słuchajcie, tam są jeszcze nasze graty. Taką żeśmy fortyfikację zrobili. Namiocik IMAXa fajnie się rozkłada w czasie takiej wichury. Mamy też namiot dwusekundowkę. Dwusekundowy taki z Decathlonu. Filip tutaj już robi nam porządek. Za chwilę tutaj będą dywany, te rzeczy. Jeszcze muszę tylko ten daszek zrobić. Wiatr mamy z tamtej strony, prosto tu, także będzie bardzo ciężko, jeżeli chodzi o rzucanie. Prosto w twarz, nie? Będzie. Na razie namiocik mamy w ten sposób, ale pewnie tam koło nocy go się przekręci, tak żeby można było fajnie obserwować szczytówki. Uwielbiam ten kij za to, że tu są te linie. Mała rzecz, a cieszy. Jeśli chodzi o kołowrotki, słuchajcie, niezmiennie u mnie od samego początku świadomego łowienia na surfa są to damy. Dwa te same damy. Wylądowały kilka razy w wodzie. Ile razy na piasku wylądowały, to nawet nie liczę. Wielokrotnie przy zakładaniu zestawów, gdzieś tam cała wędka, cały zestaw wylądował w piachu, kręcą się. Nie liczę też wypadów, gdzie, nie wiem, deszcz padał. Nie płuczę ich po przyjeździe do domu. Mam tylko zapasowe szpule, dokupiłem zapasowe szpule, no bo niestety trzeba dokupić. No i słuchajcie, rewelacja, czyli takie quicki damowskie. SLS to jest 570 FD. Brać w ciemno, jeśli jeszcze są, bo podejrzewam, że przez to parę lat to już się zrobiło dużo, dużo innych, ciekawszych może rozwiązań. Ja mam ten stary, jeszcze z takich, zobaczcie, takich myków. Jak mamy tą pętelkę na samym końcu, to ja ją zakładam o tak, o, na ten kabłąk. Sru i w ten sposób go zostawiam. Wsadzam go do pokrowca, więc tyle robię, łowię i czasami nawet są efekty. Ciężarki, a w zasadzie nasze kotwiczki plażowe. Taki oto pokrowiec od naszego mikrofonu, który mamy na debatach. No i w środku, zobaczcie, mam dosyć potężny, myślę, że jak nawet kilkukilogramowy zestaw. Tak to wygląda w środku.
Troszeczkę go zrewidowałem, ale tylko troszeczkę na te dzisiejsze warunki. Widziałem kamerkę na Władek.pl sobie, zobaczcie, jest kamerka, która pokazuje tutaj ten nasz zakątek świata, to Władysławowo, no i tutaj jest betoniarka. Gadałem z kolegami i jeszcze wczoraj ta woda nie była aż taka zmętna na tej całej szerokości tutaj tych pali. No teraz jest, także teraz będzie bardzo ciężko dorwać tą rybę, więc trzeba rzucić daleko i do takich ekstremalnie dalekich rzutów i mega ekstremalnie dobrego kotwiczenia służą właśnie tego typu ciężarki. Podwójna piramidka, Grzegorz Okonek je robi. Tam u góry i na dole w opisie macie namiar na chłopa, naprawdę polecam. One oczywiście są też do wygrania na debatach naszych, bo Grzegorz cyklicznie wspiera nasz kanał. I dzięki wielkie, Grzegorz. No to chyba zrobimy Filipowi zestaw, żeby sobie chłopak parę razy rzucił, zobaczył jak to tam po zimie mu idzie, ale na sam początek ja zawsze radzę zakładać tego typu ciężarki, bym powiedział latające, takie skrzydło. Dlaczego? Ponieważ słuchajcie, waga jest w zasadzie ta sama, 142 gramy, tamten miał 150, ale tego się bardzo łatwo przy podciąganiu on zaczyna nam latać w wodzie, lecieć po prostu. Fajny ciężarek, jeżeli mamy dno kamieniste, gdzieś rozewie tamte rejony, to właśnie używamy tego typu ciężarków. I jak przychodzimy tutaj po jakimś dłuższym czasie, chcemy tą żyłkę troszeczkę rozprostować, troszeczkę ją nawodnić, to zawsze zakładam ten ciężarek, zresztą widać, on jest mocno pobijany. No i troszeczkę sobie pobawię się tym naszym zestawem. W zasadzie zestaw tylko jest ciężarek, no i nasza żyłka główna, ale w tym momencie troszeczkę rozprostowuję ten sprzęt. Filip przyszedł kolejny raz, zobaczcie, przyszedł z takim zestawem. No ale dobra, dzisiaj jest Makłowicz w podróży. Na plaży! Zobaczcie, ale mamy sobie dobrze, nie? Ciśniemy, za 3 minuty zaczynamy zawody. Tak to wygląda w praktyce. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, chyba 70 osób. Sprawdzę to dla was, tutaj będzie napisane. Lecimy. Zarzuciłem przed chwilą tam na wprost. Po paru minutach mamy już to tu. I mamy co, Filip, mamy? Zielska. Ja cię kręcę, ale beka, zobaczcie. Mamy tyle zielska. No ciśnij, zrób coś z tym. No ale będzie masakra dzisiaj. Na klapie. No to musisz oczyścić górę. To możesz urwać. Tak to wygląda. Tak cały czas jest. Słuchajcie, cały czas zarzucisz 5 minut i takie skubanko jest. Tyle tego zielska jest. Naprawdę zaraz pójdziemy tutaj obok do organizatora się spytać. Może mają jakieś informacje. Czy to wszyscy tak mają? Czy to tylko może tutaj u nas tak jest? Faktycznie na zawodach zdarzają się takie przypadki, że w niektórych miejscach zielsko jest, a powiedzmy tam, nie wiem, 50-100 metrów dalej już jego nie ma. Także może to tutaj tak trafiło, ale zielska jest na potęgę, słuchajcie. Na potęgę. Przyznam się, że chyba nie widziałem tyle zielska na zawodach. Tyle się na pewno nie naskubało, no tak. Na trzeźwo to my tego nie ogarniemy, nie? To się tutaj nie da, jest tyle zielska, że chyba będzie lepiej jak odwiedzę organizatora. To oczywiście nie z pustymi rękami, nie? Jest! Grzegorz jest! O ranek! Ja wiedziałem, żeby zabrać trzy browary. Jeden. Dziękuję. Dwa. Ja już tu rozdzielam. No dobra. Opowiadajcie. Ale to opowiada, zobacz, jaka tu jest betoniara. No. Tak, no taką dobrą pogodę. No, no. Znam pana. Tak? Znam. A skąd? Ja skąd? Wrocława. Wrocława? No. Ja to... Za pan to mądrze, to internet pan to nawija. No, cały czas nawijamy. Ale ja mam pod gazem, nie? Co jest? Ja, dziecka. O, dziecka. Miłego. Jo. Ja tu za browary pokazuję. Aj, co to jest za dźwięk? No. To coś. To jest chyba, Grzegorz, to po co myśmy tutaj przyszli, bo w takich falach to chyba nic więcej, nie? Tylko, żeby się spotkać, porozmawiać i się pośmiać o widoku, co tu się dzieje.
Słuchajcie, no i imprezować do 6 rana, no to nam zostało. Ja nie wiem, słuchajcie, jest tyle Zielska, że to raczej się nie okala w ogóle zarzucać. No na razie nie. Na razie ja nie. Się poddałem, postawiłem wędki, no leżą. No. I teraz się zająłem browarem i tak, no, no. I tak do rana na przykład. Nie no poczekaj, zamierzasz zarzucić? Jo, trochę ją, nie? No, trochę. Musimy popracować. Może jak siądzie, bo. Ale nie razie... siądzie. Nie ma siąść. Może coś blisko rzucę później. Jak się zmęczę, to będę blisko rzucał. Andrzej, będzie siadać? Będzie siadać? Czy cały czas taka nie, fala będzie? Nie, nie będzie siadało. Nie będzie? Nie, będzie cały czas tak rucha. Czyli zioło będzie cały czas? Tak, tak. Mamy drugą rybkę, już druga flądra, Longin ma. Znowu? No, już ma drugą. Ale ma jakiś dołek wtedy. Nie wiem, czy ma dołek, czy ma jakiegoś nurka zatrudnione, czy coś. Ale daleko rzuca? Nie wiem, właśnie się nie dowiedziałem. No dobra, to trzeba zacząć łowić chyba. Tam Filip biedny siedzi. Dobra, z tym Filip, który jest kucharzem, uczy się na kucharza. No i oczywiście ja, który uczę się na doskonałego żarłoka. Tak, brzuch mi rośnie niesamowicie. Zobaczcie, nie wiem czy widzicie ten dymek, widzicie? Bo mamy gofry, zobaczcie, gofry się robią. Pierwszy rzut taki troszeczkę może mniejszy, ale rosną, niam. Mamy powerbank od Extra Link. Słuchajcie, to już są któreś gofry, które my jemy, tam zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. No i daje radę, słuchajcie, daje radę, żeby zrobić gofry tak dla, nie wiem, dla całej rodziny, no to schodzi jakieś 25% z tego naszego mega powerbanku. Maszynka ma 1400 W, natomiast tutaj mamy, że niby max jest 1200, ale ona sobie bez problemu radzi z obsługą takiej maszynki. Tutaj naprawdę nic nie furczy. Nie, tak sprawdzam, bo tutaj są wentylatorki. Nie ma żadnego problemu, także zobaczcie, jesteśmy nad wodą, na nocnej zasiadce, powoli się zachód słońca nam tam robi, a sobie tutaj ciśniemy gofry, ale zobaczcie, na dole mamy jeszcze taką maszynkę dodatkową, taki ocieplacz. Ja sobie tutaj pozwoliłem go tak obłożyć folią aluminiową, ponieważ będziemy też na tej takiej maszynce raz, że sobie będziemy robić ciepełko tam, zobaczcie, w namiocie, a dwa, że będziemy gotować wodę na kawę i robić zupę rybną. Także bądźcie z nami, to jeszcze nie nasze ostatnie słowo.